Dzień dobry, Marek Sadowski, fotografiapodwodna.pl, pamiętajcie. Spotkanie numer 2, jeżeli chodzi o obudowę PT-EP12. Przypominam, jest to obudowa do aparatu PEN 7, jednego z nowszych, który się pojawił ostatnio. Zaletą obudowy Olympusa jest to, że teraz bezpośrednio możemy używać różnego rodzaju konwerterów szerokokątnych oraz makro. No nie będę wszystkich prezentował, bo to nie ma sensu. Mamy tutaj lidera, jeżeli chodzi w branży konwerterów, czyli Inom UWL 100H, czyli specjalnie do tego skonstruowany generalnie konwerter do takiej obudowy. Zobaczcie, jak to prosto się obsługujemy. Pamiętajmy, żeby obudowę zawsze podnieść do góry i szybciutko dokręcamy. Jest to tak zwany port mokry, czyli te czynności wykonujemy, posłuchajcie, wykonujemy te czynności pod wodą, nad wodą, więc tutaj nie ma problemu. Możemy przejść z konwertera szerokokątnego w konwerter makro. Do tego mamy specjalne uchwyty, możemy je przekręcać, zamieniać. Za chwileczkę sobie skręcimy mniej więcej taki zestawik, który, bo bardzo dużo osób pisze do nas, rozmawiamy i oni zawsze się pytają, jaki wybrać, co byśmy zrobili i nie możemy sobie dać rady. Więc ja proponuję, żeby zawsze inwestować w rzeczy, które są troszkę droższe, ale już nie będziemy ich więcej zmieniać, tak? Bo takie rzeczy jak na przykład uchwyt z podstawą Inona, to jest tak porządnie wykonany temat, oczywiście w Japonii wszystko robione, że po prostu zmienimy obudowę szybciej niż te uchwyty. Odporne na korozję i tak dalej, i tak dalej. Zobaczcie, tutaj na dole mamy trzy otwory. Te trzy otwory w obudowie Olympusa służą do przykręcenia podstawy do uchwytu, więc tutaj albo mamy pojedynczą, co uważam, że to jest bardzo średnie rozwiązanie, albo mamy podwójny po prostu tutaj śruby, co uważam, że to jest najlepsze, ponieważ to nam zablokuje bardzo mocno tą podstawę i ta podstawa generalnie ma być jedną całością z obudową. Zobaczcie, że możemy delikatne jeszcze sobie zrobić tutaj ustawienia, jakbyśmy chcieli poprzesuwać po prostu, ale jest to praktycznie niepotrzebne, ponieważ oni to bardzo fajnie obliczyli. Zobaczcie, bach, bach, tada! I stoi nam stabilnie na łódce, jakby się miała jakaś woda zbierać i tak dalej, to się zbiera tutaj w tym miejscu. Więc jest to wszystko naprawdę bardzo dobrze przemyślane. Jak będziemy mieć konwerter z downportem, to on też nam się tutaj spokojnie zmieści. Jak już mamy taki zestawik, który widzicie, że oczywiście pełna forma regulacji na śrubach, prawda, że możemy bliżej, dalej, jak ktoś jest koszykarzem, to oczywiście dalej, jak ktoś jest fajną kobitką, która robi fajne zdjęcia pod wodą, no to bliżej, to sobie regulujemy. Dołączamy sobie, posłuchajcie, taką kuleczkę, to jest taka baza w Inonie. Tą kuleczkę możemy przykręcić tak, możemy tak, w zależności od ilości których akcesoriów, które posiadamy, żebyśmy chcieli. Zobaczcie, jakie to jest banalnie proste. Robimy parę wkrętów. Już jest gotowe. Następnie mamy lampę na przykład. Też super lampa S2000 Inona, malutka, to wszystko ładnie, kompatybilnie, kolor ten sam, prawda, więc jest rewelacja. Zobaczcie, jak to łatwo wszystko wygląda, jak ktoś, bardzo często mamy takie, ja mam takie pytania cały czas, jak to byśmy przykręcili, zrobili i tak dalej. I teraz tak, jeżeli budżetowo podchodzimy do tematu, no to możemy użyć jednego klampa, tak. Jak użyjemy jednego klampa, no troszeczkę nam zabraknie tutaj ruchów związanych z ustawieniem odpowiedniego kąta. Ale już możemy coś podziałać, tak? Bo możemy podziałać po prostu w każdym temacie, czyli lewo, prawo, do góry, do dołu, więc naprawdę jakieś zdjęcie jest bliska, makro,
Więc zobaczcie, że tylko wystarczy, zobaczcie, jak to jest dobrze skomponowane, jeżeli chodzi o uchwyt Inona, że nie musimy nic skombinować, czyli mamy jakoś tam szerzej sobie zrobimy zdjęcie, jakieś z bliska makro, jakaś twarzyczka na przykład, która tam gdzieś, gdzie jest bardzo blisko i dobra widoczność w wodzie, więc możemy sobie pokombinować w tą stronę. Możemy, posłuchajcie, rozbudowywać to wszelako w każdą stronę, więc jeżeli mamy tutaj lampę Inona, to możemy użyć takiego ramienia dużego, możemy użyć takiego ramienia krótkiego, no i mamy jeszcze ramię pływające. Byśmy musieli zobaczyć, jaka pływalność jest. Zapraszam na naszego Facebooka, tam są pełno fajnych artykułów na temat pływalności zestawu pod wodą i dlaczego to jest takie ważne i jak to powinniśmy zrobić mniej więcej. Więc to służy do ustawiania takiej pływalności zerowej. Więc tutaj mamy pełno różnych ramion gadżetów. Jeżeli byśmy mieli w tej chwili lampę na przykład CNC, Olympusa, jakąkolwiek inną i tutaj jest przejściówka YS adapter, to przechodzimy sobie w taki prosty temat, że dołączamy te dwie rzeczy razem, tak? Łatwo, łapiecie, kumacie, super, bardzo się cieszę. Jeżeli na przykład mamy temat taki, że szybciutko na pierwsze nasze nurkowanie byśmy potrzebowali jakiegoś najprostszego zestawu, to dzwonicie do nas i my wam wysyłamy takie super ramię gięte, pyk, zobaczcie jakie to jest szybciutko, bach, zakładamy i na przykład lampę światła ciągłego montujemy sobie tutaj na górze, lampa też błyskowa, jakakolwiek inna i wtedy to jest taki najprostszy zestaw, jeżeli chodzi tutaj o to. No i pełno mamy dostęp do tego, żebyśmy tutaj na tym ramieniu giętym sobie pracowali. To jeżeli chodzi o taką rzecz, jeszcze jakby ktoś, oczywiście to jest ważne, żeby też blokada tu była, czyli te akcesoria, które u nas kupujecie, one są bardzo przemyślane. My zawsze proponujemy może troszkę droższe, ale z takimi mega fajnymi bajerami, że przypadkowo to nam nie wypadnie i nie odpłynie droga lampa na przykład. Identycznie jest z kulką. Tutaj jest to akcesorium związane z firmą Nauticam, ale jest to kompatybilne z Olympusem i z Inonem. Długo bym z wami chciał porozmawiać. Zapraszam was na następne filmy, które będziemy kręcić teraz co czwartek filmy u nas. Więc piątek, sobota, niedziela, szykujcie się na oglądanie fajnych filmów. Zapraszam serdecznie. Marek Sadowski, fotografia podwodna. Jesteśmy dla was. Dzwońcie, pytajcie się, wysyłajcie maile. Ostatnia sprawa. Najlepsze ceny. Naprawdę bardzo dobre ceny. I super profesjonalnie podchodzimy do tematu. Dziękuję bardzo.